Assalamu alaikum. Itikaf oznacza przebywanie w izolacji w meczecie lub w domu z zamiarem poświęcenia czasu wyłącznie na wielbienie Allaha subhanahu wa ta'ala. Sunną jest zasiadanie w itikaf w ciągu ostatnich 10 dni Ramadanu. Można rozpocząć itikaf po zachodzie słońca 20 dnia Ramadanu i zakończyć go, gdy pojawi się księżyc na Id. Sunna pozostaje taka sama, niezależnie od tego, czy Ramadan ma 29 czy 30 dni. Mężczyźni są obowiązani wykonywać itikaf w meczecie, gdzie mogą odmawiać wszystkie 5 modlitw w zgromadzeniu. Kobiety mogą również odprawiać itikaf w meczetach, jeśli mają prywatność i niezbędne udogodnienia. W przeciwnym razie mogą to robić w domu, wybierając kącik, w którym nikt im nie będzie przeszkadzał i będą mogły w spokoju medytować. W itikaf można robić wszystkie rzeczy uważane za ibada, kult. Oto kilka przykładów. Recytowanie Koranu, recytowanie Darud, czyli błogosławieństwa dla proroka Muhammada, sallallahu alaihi wasallam, czytanie o islamie, robienie dua, mówienie, myślenie o dobrych i prawych rzeczach, dzikr, tauba, pokuta. Nic nie robienie i uważanie tego za ibada nie liczy się jako itikaf. Można wstać ze swojego miejsca medytacji, jeśli potrzeba skorzystać z toalety lub zrobić gusl na modlitwę dżumła, także jeśli jesteś muezinem i musisz recytować azan. Należy unikać brzydkich słów, kupowania lub sprzedawania rzeczy w meczecie, kłótni, przeszkadzania innym ludziom w itikaf wokół ciebie, wnoszenia zbyt dużej ilości przedmiotów do meczetu.